Majówka w stadninie z zapachem koni, ale cudownie jest, cudownie jest. Wczoraj się rozpoczęła, dzisiaj jestem drugiego i jeszcze będzie to trwało jutro, czyli trzeciego. Jestem na bryczce, ze mną oczywiście masa turystów. Przejazd bryczką to jedna z atrakcji, którą oferuje dzisiaj stadnina koni w Janowie Podlaskim, ale to nie wszystko, dlatego że można pojeździć konno. Są tak zwane oprowadzanki. Oprowadzanki są w godzinach określonych, dlatego że konie muszą później odpocząć, spokojnie odpocząć. Wiadomo, jest już ciepło, konie też się męczą, więc tutaj nie ma nawet żadnego ale. Jak Państwo widzą, sporo ludzi i rowerzyści, i piesi, i turyści, i samochody. Rejestrację praktycznie z całej Polski widziałem, no i jest wzięcie. Który to już kurs, panowie? Dzisiaj czwarty. O! Czwarty kurs. I jak jedziecie? Dookoła? Jakoś tak tutaj? Jedziemy kurs w ogóle stajni czołowej, wyścigowej, Woroncowskiej do Centrum Rozrodu, koło stajni numer 5 i nawracamy tą samą trasą pod Halę. Pojawiają się aukcje, restauracja Bałałajka i po prostu w ten sposób utrafiamy po prostu turystom pojazdu. Są to wydoleni uśmiechnięci, cieszą się z samego widoku, z tego co widzą. Jeżeli zadają pytania, to odpowiadam, bo tu już pracowałem 28 lat, jestem na emeryturze, poborze, poprowadzałem wycieczki. Przez 8 lat tysiące ludzi z całego świata. Dużo z całego świata? Tak, jeszcze napiszę życie. Życie wśród koni, także spokojnie. Książkę pan napisze? Tak. Pięknie. Mam tyle wiedzy, tyle filmików i zdjęć, maluję konie. Tam podjedziemy, pokażę. Idziemy dalej. Te najciekawsze pytania to jakie są? Jakie zdarzają się pytania? To znaczy pytają się ludzie o historię stadniny, kiedy powstała ilość koni, ilość bydła, jak prosperujemy, cieszą z tego widoku, że stadnina wraca na dobrą drogę, ślicznie pozamiatane, pokoszone. Jest po prostu posprzątane, konie są zadbane, więc po prostu to jest wyjątkowe miejsce w mapie w ogóle świata, bo w ogóle stadnina Janowie to jest jedno z najlepszych na świecie, to jest mekka konia arabskiego. Ja tu przepracowałem 28 lat, to jest taka moja historia, to mi sprawiało frajdę, przyjemność, ale mogę powiedzieć, że do pracy przy koniach, przy tym trudnym zawodzie po prostu trzeba się urodzić, trzeba to kochać. To po prostu jest pasja. Ja właśnie taką mam, więc przyjeżdżając tu przez 28 lat. Teraz od miesiąca jako emeryt położę po prostu, bo to też jest moją pasją i też obradzałem tysiące ludzi z całego świata przez 8 lat. I no po właśnie, to chciałem zapytać. Przy okazji może nauka języka jakaś, tak? Nie, akurat to był mój błąd. Przy moich zdolnościach, wiedzy, ogromnej pamięci popełniłem błąd, ale wszystkiego w życiu nie możemy mieć po prostu. Więc oprowadzając na przykład Anglików, Francuzów czy Rosjan, trzech tłumaczy i musiałem 2 godziny mówić i każdemu tłumaczowi sposób oczywiście mówiłem to, co słuchający chce usłyszeć. Nie możemy mówić byle czego, byle na co, byle po co. Muszę być zrozumiałe, tak powiedziane, żeby osoba ta kiedyś znowu wróciła do Janowa i z taką radością. I zawsze tłumaczę, szukajmy i prawdę o stadninie, o ludziach, o koniach, o źródła, a nie bo ktoś powiedział, bo internet, bo kolega był, zobaczył. Ale my życie wśród pięknych koni, pięknych kobiet, przy dobrej muzyce, przy dobrym trunku, tak jest. Po prostu jest superanko, po prostu. Dziś dopisuje nam pogoda, goście są bardzo mili, konie są zadbane. Nie, no proszę spojrzeć, teren jest duży. Mamy ponad 400 koni, bydła ponad 700, piękne łąki, piękne budynki. Właśnie to jest ta ciekawostka, że stadnina koni w Janowie Podlaskim również to przecież stado bydła i produkcja mleka. Tak, bo mówię, tam jest obora właśnie, mleko jest po prostu dzisiaj cenione w ogóle na rynku. Zresztą bez mleka wychowaliśmy przecież na mleku od maleństwa i po prostu konie są końmi, krowy są krowami, przy tym potencjale puli, łąk po prostu jest warto zagospodarować potencjał, który matka natura nam, Bozia, po prostu da, po prostu i po prostu jesteśmy w stanie to zagospodarować, utrzymać w bardzo dobrej kondycji po to, żeby przeżyjący mogli nacieszyć oko po prostu i chwalić nas. Rozwieść to po Polsce wśród znajomych. Dzisiaj w mediach, gdzie po prostu są telefony, kamery, ludzie tam wygrywają, tu nie da się niczego oszukać. Zaraz podjedziemy pod te piękne konie, tu z Ślązakami, one są teraz na wybiegu.
część tych koni poszła, starszych już są na padoku, na paświsku się wypasają, a to są roczne klaczki, pewnie za 2-3 dni na weekend pójdą. Też razem z tamtymi końmi na paświsko mamy dużą populację bocianów. Ja to żartuję, że to jest plus 500, ale nie, no żarty żartami, ale lepiej żartować niż chorować. Po prostu bardzo dobre. Jest takie po prostu życie. W tej stajni numer 5 spędziłem 15 lat, za chwilę będzie skania, gdzie są, jest moja choinka posadzona, konie namalowane. No i tego jest taki piękny koń między oknami namalowany, gdzie będzie można to zobaczyć parę lat temu. Pytano mnie, z czego z helikoptera? Nie, ale ja to zrobiłem drabiny. Chodźcie maluchy, chodź! Chodźcie robaki! Teraz podejdą tutaj do nas. To są roczne klaczki, tak, reagują na głos. Chodź! Chodźcie małe, zapraszam! Tak, to one mają rok, ponad rok, kwestia, mówię, trzeba o nie dbać, wołają, cieszą się. Tu jest stajnia numer 5, przyszłość na świat, co wychowamy, jest co pokazać. I tu masztarnia moja, jest koń między oknami, proszę zobaczyć. A jest. Pianissima nieskończona i na skalnaku, na kamieniach są konie namalowane. Tu obok mamy taką mini torby ścigowe ganianie, gdzie konie roczne, dwuletnie trenowane są, wyrabiają kondycję w płucach i wszystko po prostu później do stajni wyścigowej, tam są trenowane. Później... Czym dla Was, dla pracowników w ogóle, dla stajni są dni otwarte? Czy to są ważne dni dla stajni? To bardzo ważne, bo chodzi o to, że po prostu ludzie, którzy przyjadą, są w stanie docenić naszą pracę, bo to jest trudna praca, ciężka, gdzie pracujemy świątek, piątek i niedziela, więc po prostu część, którzy się znają, kochają konie, doceniają, inni po prostu przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć ciekawości, żeby dowiedzieć się prawdy, jaka jest. Nie to, co piszą, co mówią po prostu o nas, niektórzy niesłusznie. Ale tak jak nadmieniłem wcześniej, prawdy szukajmy źródła, przyjść, zobaczyć, spojrzeć na te konie, nacieszyć oko, bo nauczyć się patrzeć na konie to jest sztuka, to trzeba lat. To proszę, tam ogierki roczne się wypasają, zapewne zaraz podbiegną. A tu mamy rząd mieszkań, gdzie mieszkają pracownicy, padoki są pięknie zadbane, nawozy posiane, konie wodę mają, ogrodzone jest, także po prostu tylko to się cieszy. To też historia, prawda? Te domki tak, to mają domy, też tak, tu wielu po prostu zostało emeryci, renciści. To są dawne, dawne czasy, także stadnina założona w 1817 roku, gdzie pierwsze konie przyszły spod Moskwy 16 grudnia 185 sztuk, gdzie szły z kopasem pół roku. Tak, to w ogóle zabudowa tego domu jest bardzo ciekawa. Nawet bociany próbują zrobić gniazdo z taką satysfakcją. Nie, to mówię, mamy ponad 200 lat tradycji, ja chciałbym zostawić coś dla potomnych. Mi zostawiono, moi poprzednicy, ja też zostawiam takie dobro, gdzie przyszłe pokolenia będą mogli cieszyć, że mają coś, mogą gospodarzyć genetykę, budynki, padoki, stajnie, bo to dzisiaj bardzo teraz ważne. O tej książce, o tym malowaniu. Nie, maluję od zawsze, a o koniach napiszę to, czego doświadczyłem. Nie wszystko przeczytałem, nie wszystko zobaczyłem, ale dzięki panu Kryształowiczowi, legendzie, najlepszemu dyrektorowi, przychodził do mnie przez pół roku po stajnie zegarowo, opowiadał mi o koniach, o swoim życiu. Człowiek po prostu, no takiegoś nie będzie nigdy, tak myślę po prostu, bo on się urodził do koni, dla koni po prostu i żył dla nich, umiał przekazać wiedzę, doświadczenie i umiał docenić po prostu masztalerza, ludzką pracę pod każdym względem. Umiał pochwalić, umiał nieraz i zganić, no, ale jest taka rola, nie jesteśmy przecież ludźmi po prostu idealnymi, popełniamy błędy. A dla mnie osoba rządząca się tak do koni musi się urodzić, tak do tego zawodu i do rządzenia taką firmą rodzi się jedna osoba na 1000. Pozostali są podwykonawcy, po prostu ten zawód się nauczyć. Zresztą dyrektor Kryształowicz powiedział, przeżyłem z końmi całe życie, wszystkiego nie wiem, pan też nie będzie wiedział. Dzięki Kryształowiczowi konie powojenne wracały, za to wszystko zadbał. Zresztą to, co widzimy, to właśnie pozostałość po tych, którzy po prostu odeszli, pozostawili nam tyle dobra i genetyki. Chodźcie chłopaki, prysz to Edgar. Koń, który najbardziej zapadł panu w pamięć? Pianissima oczywiście. Dlaczego? Czemu? Bo ona była pod każdym względem idealna. Była piękna. Mogę zażartować? Jasne. Mówimy tak. Ładna skórka, psia naturka, nie? Cicha woda, brzeg rwie.
a rzadkie gównomajtki. No dobra, przecież nie tylko pianissimo Janów Podlaski. Tak, ale jest Alhasa, przecież bando, słynna bandola królowa Janowa, przecież czyła 35 lat, urodziła się w Albigowej, tutaj po prostu chyba 18 żebiąt miała słynnego mandasa, El Paso, mówię, no, to był słynny koń, także mówię jeszcze. A słuchajcie, jak jest z młodymi? Chcą pracować w stadninie? To znaczy kwestia, ja mówię, do tego zawodu trzeba się urodzić. Dzisiejsze czasy są trudne, ale stadnina wraca, myślę, dzisiaj aktualnie rządzący, prezesi. Ja myślę, że jeżeli nikt im nie będzie przeszkadzał, dajmy im szansę, żeby tą stadninę postawić na nogi, bo myślę, że wiedzę i doświadczenie mają. Teraz kwestia podejścia ludzi, nie wiem, agencji, kto nad tym czuwa do końca, ale ważne, co matka przyroda nam, Bozia, biologia, co da zebrać, żeby utrzymać to wszystko w dobrej kondycji. Po prostu, żeby to cieszyło nie tylko pracownika, ale ludzi przyjezdnych, tak jak i pana. Tak, zresztą, proszę spojrzeć, te konie to są konie rasy śląskiej, którymi właśnie jedziemy. Trzeba o nie dbać, zrobić im kondycję po prostu, żeby wozić gości. Nawet tymi końmi jedziemy do filmu Serce nie sługa, powoziłem na Zaborku. Tak, one są na scenie, także spokojnie. A Edgar i Elton. Edgar tylko i piękną bryczką. Tak, właśnie. Kiedyś woziłem, tak jak ministru woziłem, pytam ministra Ardanowskiego, jak woziłem, co będzie, jak braknie ropy albo benzyny w ogóle, środka napędowego. A no nie wiem, no niestety koni będziemy w tyłek całować, żeby nas ciągały. No bo dzięki koniom, dzięki Piłsudskiemu, Legionom jesteśmy wolni. Nie wszyscy o tym pamiętają, bo gdyby był krach, spaliłaby, niestety koniki byłyby wszystkim od zarania dziejów, były, są i będą, także na spokojnie, także koni. A słuchajcie, maj w stadninie, to jest jakiś szczególny miesiąc? Maj jest pod względem, jest trawa, zielone padoki, pierwszy weekend wychodzą pierwsze konie, cieszą się na paświska, gdzie po prostu ta radość, mają słońce, witaminę D, mają świeżą trawę, po prostu po zimowej, tej jesienno-zimowym pobycie w stajni, na okulnikach pod stajniami, gdzie muszą po godzinami pobiegać, idą na paświsko do jesieni, to jest coś specyficznego. Ich radość jest po prostu, nie powiedzą jak się cieszą, ale to widać jak wracają. Także ja uczestniczyłem przez 28 lat przy wypuszczaniu, zabieraniu całej stadniny, także później rozłączaniu. To jest coś, czego trudno jest to w ogóle narysować, opisać, ale to zobaczyć, przeżyć, nie każdy umie to opowiedzieć o tym, jak to wygląda, co czuję w tym momencie, ile w tym jest radości, ale wszędzie jest duża odpowiedzialność, żeby coś się nie stało. A zapytam jeszcze o tych zwiedzających, co krajowców. Tak, ale czy zwiedzają to inaczej, tą stadninę? Czy zadają inne pytania, czy inaczej patrzą na to, co widzą? To znaczy, oni myślę, że patrzą dosyć tak pozytywnie na to, co się dzieje. W zależności, co się słyszeli, ale te zależności, co tłumacz przetłumaczy. Ja nie wiem, na przykład ja mówię to realnie, co chcę powiedzieć, by naprawdę to był przekaz idealny, że oni przyjeżdżają tutaj, wjeżdżali z taką radością, że byli w Janowie, zobaczyli, pokazano im najładniejsze konie, najładniejsze stajnie, pozamiatane, pokoszone, porządek, żeby to było po prostu pozytywne pod każdym względem. Tak, żeby mówię, żeby kiedyś wrócili, przyjechali kupić konie, zostawić pieniążki, bo to chodzi, hodujemy po to, żeby później sprzedać przyszłym hodowcom, żeby oni się cieszyli tym. Czy stadnina, tak, uważacie panowie, jest rzeczywiście sławna, ma dobry PR w Polsce, za granicą? Czy jeszcze dużo trzeba zrobić? To znaczy teraz ja myślę, że to już wraca na dobre tory. Ja myślę, że jeżeli ktoś nam nie chce pomóc, nikt nie przeszkadza. Tyle na ten temat, co mogę więcej powiedzieć. A słuchajcie, teraz jeszcze jedno pytanie. Mowa o tych słynnych Polish Pride. Słuchajcie, nie żal tych koni żegnać, oddawać? Nie możemy żegnać, bo tu zostawiamy najlepsze matki hodowlane, ogiery, a nie musimy tego wszystkiego trzymać z tego względu, że musimy sprzedać około 100 koni, bo 100 nowych przychodzi, więc dobieramy najlepsze matki, najlepszych ogiery, ale to jest sztuką, kunsztem wychowania. No ale przecież zżywacie się z tymi swoimi. No zżywamy się, no ale no, po prostu gdybyśmy to wszystko chcieli zostawić, nie byłoby możliwości wykarmienia, brakłoby stajni, obsługi, tego wszystkiego, więc to mentalnie, w ogóle teoretycznie, praktycznie jest niemożliwe po prostu. No i na koniec, słuchajcie chłopaki, nie macie uczulenia turystów? Na co? Na turystów. Nie, ja po prostu, oni mi sprawiają frajdę, ja im powiem, co oni chcą usłyszeć. Po prostu ja się całe życie tu bawię dobrze. To jest moja praca, traktuję jako przygodę. Konie potrafią kochać? Tak, to znaczy one się odwdzięczają, rżą. Nie, no po prostu trzeba z nimi być, trzeba z nimi przeżyć, żeby docenić to,
i trzeba przede wszystkim je lubić. Według mnie 10% populacji ludzi na świecie jest w ogóle urodzona, genetycznie dziedziczą cechy pracy ze zwierzętami. Panowie i państwo, moi drodzy, dziękuję za rozmowę, chociaż pokażmy miło, tego... Miło było z kimś porozmawiać, bo to ginący gatunek. No właśnie, jak te 10% populacji. No tak, tak. Drodzy państwo, dziękujemy za tą wspólną zaraz podróż, zapraszamy, tak, też nawracamy. No jak państwo widzą i słyszą i słyszeli, widzieli, fantastyczni ludzie na Stadninie Wianowie Podlaskim. Fajnie jest to miejsce odwiedzić, jest to nasze takie lokalne bogactwo, chociaż promieniujące na całą Polskę i na Europę i na świat. Domyślam się, że jeszcze część, pewnie znaczna mieszkańców i Białej Podlaskiej, i powiatu bialskiego w tym miejscu w ogóle nie była. A warto rzeczywiście się tu wybrać.